Siema. Co słychać u WS-ek? Nie ma silnika. Czemu nie ma silnika? Urwało się ucho w silniku. To jest WS-ka 209, no trzeba teraz to naprawić. Pospawałem to. Kolega mi fryzuje. A w sporcie? Czego nie ma? Silnika też. Ale co się stało? A tutaj się urwało ucho. No ta blacha jest dosyć słaba. Moc była, może trochę szpilki się pulsowały. No nic, ale te uszy też będą wykonane teraz z blachy S355. Na pewno będą mocniejsze. A co słychać w silniku? Silnik ze sporta, z pseudosporta 206. Dlaczego to rozebrałem? W sumie nic się nie działo, bardzo fajnie to chodziło. Jedyne co, tutaj zaczęły się pojawiać rysy na słupkach dzielących kanał wdechowy. I stwierdziłem, że szkoda mi tego cylindra, szkoda tłoka. Nie pojeździł dużo. I zatuluję go na nowo. Oczywiście przy okazji poprawiając niektóre tutaj kształty i kąty. To tyle ja pękał przy wyciąganiu, po prostu tam było źle to zrobione. A co z cylindrem? Cylinder naspawany na nowo. Teraz będzie podwójne okno wydechowe. Kanały płuczące będą przerobione. Bosport i ssący tak samo. To jest jeszcze do wytoczenia, bo ta tuleja jest o wiele szersza. Kilka milimetrów. No, trzeba teraz wykonać okna w odpowiednich kształtach, innych wymiarach, ponieważ teraz zastosuję gaźnik 34 mm, troszkę powierzchnia okien się zmieni. Gaźnik 32 mikuni, no, bardzo dobrze się sprawdził, wszystko było ok. Tłok Wessnera. Tutaj widać, że anoda troszkę się wytarła, ale nie widać jakichś tam poważniejszych uszkodzeń. Nawet nie przepuszczało kompresji, widać troszkę na pierścieniach nagar. Dęko ładne, niewypalone. I sama tuleja jeszcze widać ślady po honowaniu. Nie jest tragiczna. Także to by jeździło, tylko nie chciałem, żeby mi stanął całkiem tłok dęba i żeby wału nie uszkodziło i całego silnika nie rozbiło. Dlatego tutaj ogólnie, no za mało ścianki jest, nie? Widać te pęknięcia. Teraz będzie to inaczej wykonane. Powinno być lepiej. Wał. Nie dostał żadnego luzu. Wszystko elegancko chodzi. Wkładka też ładna. Tutaj wyczyściłem ją, ale nie była nadpalona. Nic się nie dzieje. Ładne spalanie. Ładnie dopalona mieszanka. Sprzęgło moc to wytrzymywało bardzo dobrze. Tarczami też się nic nie działo. Nic nie powybijane, blacha nie wybita, zabierak nie wybity. I chciałbym wam pokazać jeszcze, co się dzieje z projektem WSK 132. Teraz w sumie mod 3 filmik będzie. Mam do niego, do tego projektu wykonany wał na mniejszej średnicy wypełniaczami i z innym korbowodem przystosowanym pod stworzeń o większej średnicy. To porównując to do wału do WSK 175 wygląda to w ten sposób. Oczywiście w karterach będzie wykonana podkowa tak, żeby to wypełnić przestrzeń szkodliwą. A tłok będzie Wessnera, też tak jak w sporcie, tylko troszkę mniejszy. Tu średnica 53,95 tłoka, stworzeń 15. No, z tym projektem no, fajnie by było to ruszyć. Brak czasu, inne projekty, inne życiowe
jakieś tam obowiązki, no ale mam plan to w tym roku skończyć. Kartery teraz są w trakcie obróbki. Muszę jeszcze skończyć cylinder. Tutaj zrobić cylinder i odpalać. Pozdrawiam.